Dzisiaj taka ciekawostka znowu z historii Kościoła, z Watykanu, na temat papieża Sykstusa IV, który ze środków skarbca papieskiego założył dom publiczny. Co więcej, on pobierał też haracze od rzymskich prostytutek, stając się tak naprawdę monopolistą na rynku nierządu. Jeśli nawet jest to sprzeczne z nauką boską, to nie znaczy, że to, co się pozyskało, jest przez to niesłuszne. Hańmiąca jest kondycja prostytutki, nie natomiast jej zarobek. Kościół zatem ma pełne prawo przyjmować jej jałmużnę. Tak przynajmniej argumentował legalność kościelnych dochodów z nierządu święty Tomasz. No i 200 lat później jeden właśnie z namiestników Chrystusowych pokazał, jak mocno te słowa wziął sobie do serca, bo te całe wywody świętego Tomasza z Akwinu stały się moralnym przyzwoleniem na proceder, który Kościół, zdawałoby się, powinien tak naprawdę zwalczać. A tymczasem już na długo przedtem normą był brak kościelnego potępienia dla nierządu. Więc prostytucję traktowano jako coś zupełnie normalnego, a nawet koniecznego dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Miała ona wręcz chronić kobiety i dziewczęta z domów przed męską pożądliwością. No i wielu ówczesnych teologów uważało nawet za mniejsze zło fakt, gdy kobieta skłoni swego męża do skorzystania z usług prostytutki, niż gdyby miała zgodzić się na zachowania seksualne uważane za grzechy ciężkie, jak na przykład grzech analny czy też grzech oralny. Co więcej, księża i zakonnicy sami chętnie korzystali z takich usług ówcześnie i to w świetle ustanowionego przez siebie prawa. Synod w Konstancji w 416 roku zakazał bowiem onanizmu wśród duchowieństwa. Nie wiedział przy tym nic zdrożnego w uprawianiu seksu, o ile przystępuje się do niego praktycznie ze świadomością, iż jest to prosta i poniżająca w gruncie rzeczy czynność fizjologiczna. Więc szczerze mówiąc, nic zatem dziwnego, że zbożna działalność ojców Kościoła doprowadziła wkrótce do walki z onanizmem przez odważne korzystanie z dynamicznie rozwijających się w Europie domów publicznych. No, oczywiście były domy publiczne ówcześnie świeckie, ale były też domy publiczne konsekrowane. Nie ukrywano bowiem istnienia domów publicznych prowadzonych przez, uwaga, zakonnice. A jakby tego było mało, zmagające się z popędami cielesnymi osoby duchowne mogły też korzystać z seksualnych usług niektórych mniszek, na czym w ogóle tak naprawdę ubolewał sam Petrarka. No, natomiast w 1033 roku nurzający się w rozpuście papież Benedykt IX, tak na marginesie najmłodszy papież w historii Kościoła, pozwolił na założenie w wiecznym mieście lupanarum. I to już praktycznie miało się znajdować obok jednego z kościołów. Tak więc te zabiegi hierarchów kościelnych zdarzają się jednak blednąć wobec poczynań wybranego przez konklawę w 1471 roku Sykstusa IV. Ten bowiem nie tylko uwielbiał lubieżne towarzystwo i kobiet, i mężczyzn, czym właściwie nie różnił się od swoich poprzedników, jak choćby od Jana XII czy Klemensa VI, ale też poszedł w tej kwestii jeszcze troszkę dalej. Ze środków skarbca papieskiego założył dom publiczny. Jego żeński i męski personel został wysoko opodatkowany. No i przy stale napływających do Rzymu pielgrzymach, którzy nie tylko po strawę duchową przybywali do miasta nad Tybrem, generowało to dla papieża ogromne zyski. Oczywiście nie poprzestał jednak na tym, nie nakazał nałożenia haraczu na wszystkie inne rzymskie przybytki rozkoszy oraz nawet na nienależące do cechu panie i panów lekkich obyczajów. No i w ten sposób papież Sutener stał się monopolistą na rynku nierządów. Wcześniej nic nie wskazywało na to, że urodzony w 1414 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej Francesco della Rovere będzie się parał tak niegodziwym zajęciem. Co więcej, w zakonie franciszkanów, do którego został wysłany przez matkę, szybko dostrzeżono jego wyjątkowe umiejętności oratorskie, więc oddelegowano go na studia teologiczne. Dzięki wspaniałym kazaniom, dzięki licznym traktatom doktrynalnym, szybko zdobył sławę, szybko też zdobył szacunek. No i przyszły papież w dysputach z dominikanami dowodził m.in. niepokalanego poczęcia Maryi i Jezusa. Twierdził, że o narodzinach świętych osób nie mogło zdecydować tak nieprzyzwoity akt jak obcowanie cielesne. No, pozostawało ono według Franceska nadal czynem nierządnym i to nawet gdy odbywało się między małżonkami. Taka postawa zapewniła mu opinię niekwestionowanego strażnika moralności, więc nic zatem dziwnego, że kiedy 9 sierpnia 1471 roku został obwołany papieżem, co prawda z minimalną przewagą głosów, jako Sykstus IV,
Ten fakt przyjęto naprawdę z entuzjazmem, zwłaszcza w kręgach nawołujących do moralnej odnowy Kościoła. No i nowy papież, jakby spełniając pokładane w nim nadzieje, zaraz po nominacji podpisał nawet tak zwaną kapitulację wyborczą. Zobowiązał się w niej do zwołania soboru powszechnego oraz przede wszystkim ukrócenia nepotyzmu. Dość szybko jednak okazało się, jak bardzo naiwni w swych oczekiwaniach byli entuzjaści nowego papieża. Owszem, w pierwszych latach pontyfikatu starał się na przykład wypełniać swoje zobowiązania dotyczące krucjatom przeciw Turkom. Początkowo zaś te sukcesy floty papieskiej nad muzułmanami napawały nawet optymizmem. Kiedy jednak pojawiły się niespodziewane kłopoty, a próby wciągnięcia do walki papieża z Saracenami, czy też do walki wciągnięcia Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, spełzły w ogóle na niczym, no i ten krucjatowy zapał papieża wyraźnie osłabł. W tym czasie jego głowę zdawała się zaprzątać zupełnie całkowicie inna kwestia i nie była to wcale sprawa obiecanego soboru ani walki z nepotyzmem. Kościelni dziejopisarze podkreślają niejednokrotnie uczciwość i moc wiary nowego papieża, no i przy okazji zdają się jednak zapominać o tym, że był on człowiekiem niezwykle rodzinnym. Podejrzewa się, że miał kilkunastu tak zwanych bratanków i siostrzeńców. Niektórzy bowiem z nich byli w ogóle owocem sykstusowej rozwiązłości i to nawet z własną siostrą, więc zwyczajem jednakowych czasów dzieci z papieskiego łoża dla zachowania pozorów moralności były adoptowane przez najbliższych krewnych. Sześciu w ogóle z tych bratanków zostało wkrótce za sprawą dostojnego wuja kardynałami, a jeden z nich doczekał się nawet w przyszłości papieskiej tiary, a był nim niejaki Juliusz II. No i w tej swoistej, pojętnej walce z nepotyzmem Sykstus dbał też o dalszych członków rodziny. Łączył ich w związki małżeńskie z najważniejszymi rodami w Italii. No i w ten sposób zdawał się realizować swoją wizję stworzenia z państwa kościelnego prawdziwej monarchii kierowanej przez spokrewnionych z papieżem dostojników zarówno świeckich, jak i kościelnych. Te wszystkie zabiegi pociągały za sobą naprawdę ogromne koszty, których tradycyjne dochody kościoła nie były w stanie pokryć. Nawet otwarcie tego lunaparu i opodatkowanie nierządu nie mogły zapewnić wystarczającego dopływu gotówki. Więc Sykstus wprowadził obowiązkowe składanie darów jego świątobliwości przez wszystkich, na których spłynęły nawet najdrobniejsze akty łaski papieskiej. No i pod czujnym okiem wychowanka gardzących bogactwem franciszkanów rozwinął się znany już wcześniej, ale doprowadzony teraz do perfekcji proceder sprzedaży urzędów w papieskim otoczeniu. No i dla przedstawicieli bogatych rodów rzymskich nie było ceny, której nie zapłaciliby dla utorowania ścieżki kariery swoim synom. I nie miało praktycznie znaczenia, że na potrzeby skarbu papieskiego urzędy się powielały i pełniono je sine cura, czyli bez starań ze strony urzędnika. W ten sposób w ogóle Sykstus IV, chcąc nie chcąc, wzbogacił nie tylko swój skarbiec o kilka ton złota, ale też współczesne słownictwo, bo wtedy właśnie powstało też takie słowo, taki termin jak synekura. W swojej w ogóle zapobiegliwości, w trosce o własny majątek, Sykstus zdawał się nie mieć równych. Mogło mu brakować pieniędzy, ale nigdy nie brakowało pomysłów na ich zarobienie. Do zysków z nierządu i synekur szybko dołączyły dukaty ze sprzedaży odpustów za zmarłych oraz chroniących od piorunów pożarów oraz śmierci w trakcie porodu, różnych figurek baranków, na których produkcję miał wyłączność. Wymyślił również sprzedaż przywileju cielesnego, pocieszania czasowo samotnych matek, a także opłatę wnoszoną przez kapłanów posiadających kochanki. No, Sykstus nie zawahał się nawet zgodzić za odpowiednią kwotą na sodomię w rodzinie jednego z kardynałów. Jednak ta sodomia mogła być uprawiana tylko i wyłącznie w czerwcu, lipcu i sierpniu. Szczytem jego pogoni za złotym cielcem, szczerze wam powiem, była sprawa hiszpańskiej inkwizycji. Sykstus bowiem w 1482 roku nadał podejrzewającym o kryptojudaizm podwładnym władców Hiszpanii, czyli wtedy w Hiszpanii rządził Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska. On im nadał prawo do apelacji od wyroków okrutnych inkwizytorów, na których działalność zresztą sam się zgodził 4 lata wcześniej. Papieżowi wcale jednak nie chodziło o poczucie sprawiedliwości, ale o pokaźne sumy wpłacane przez tych właśnie apelujących. Chociaż pontyfikat Sykstusa IV był zdominowany przez sprawy świeckie, to nie zaniedbywał on zupełnie swoich duchowych powinności. W 1475 roku przewodniczył uroczystym obchodom roku jubileuszowego, mocno też propagował kult Maryjny, ustanawiając na dzień 8 grudnia święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Fundował w Rzymie nawet kościoły, no i hojnie wspierał zakony
żebracze, zwłaszcza wspierał hojnie Franciszkanów. Głównym jednak żywiołem Sykstusa były sprawy doczesne. Niestety w dążeniach do stworzenia wręcz dynastycznego państwa papież i jego protegowani często wikłali się w niepotrzebne konflikty zbrojne. W 1478 roku Sykstus z wielkimi nadziejami zaangażował się w spisek Paccich, czyli w zamach stanu we Florencji. Miał on doprowadzić do upadku Medyceuszy i przekazania władzy w mieście papieskiemu siostrzeńcowi Girolamo Riailo. I spisek ten jednak oczywiście nie wypalił, stając się przyczyną dwuletniej wojny, która nadwyrężyła watykański skarbiec. Do dzisiaj jedyną pamiątką w tym konflikcie jest w ogóle Gwardia Szwajcarska, której początków upatruje się w zawartej przez Sykstusa z władzami kilku helweckich kantonów umowie o stałej rekrutacji tamtejszych ochotników do armii papieskiej. Brak wymienionych korzyści z owej wojny skłonił wkrótce papieża przede wszystkim stworzenia kolejnego konfliktu, najpierw z Ferrarą i Neapolem, później z Wenecją. No i tym razem, mimo że w pewnym momencie oferował odpust zupełny za zabicie każdego Wenecjanina, poszło mu jeszcze gorzej. Chociaż gdy dowiedział się o podpisanym w sierpniu bez jego zgody traktacie pokojowym, nie chciał nawet przyjąć tej wiadomości. No i w porywie gniewu miał nawet krzyczeć: pokój z Wenecją, po moim trupie. No ale nazajutrz 12 sierpnia, po otrzymaniu tej wieści, jego serce nie wytrzymało wzburzenia i papieskiemu życzeniu stała się zadość. Gonitwa za tym bogactwem i cielesnymi uciechami sprawiły w ogóle, że nawet w dość liberalnym pod tym względem Rzymie Sykstus nie cieszył się tak naprawdę popularnością. No nie dziwne więc, że po śmierci jego apartamenty zostały dokładnie obrabowane, no i łupem złodziei padło nawet łoże, na którym leżało ciało papieża i jego garderoba. Zmarły mógł właściwie liczyć tylko na żal ze strony rodziny oraz artystów i uczonych, którym praktycznie nie żałował grosza. Trzeba tak naprawdę przyznać, że Sykstus sporą część wpływów ze swojej finansowej działalności przeznaczył na wielkie dzieła kultury i architektury. No i dzięki jego zabiegom Rzym stał się perłą renesansu, bo tutaj właśnie ściągali mistrzowie epoki, czyli Botticelli, Perugino czy Pintruccini, którzy dekorowali ufundowaną przez niego i zwaną w jego imieniu kaplicę sykstyńską. Papież stał m.in. za budową cieszącej się dzisiaj w Rzymie Ponte Sisto i to również od jego imienia powstało Ponte Sisto. No pierwszy to był pierwszy wieczny most w wiecznym mieście od czasów antyku oraz na przykład powstała Via Sisto, czyli droga, która łączyła Zamek Anioła z Bazyliką Świętego Piotra. Papież dbał o rozwój Biblioteki Watykańskiej, bo wówczas sporządzono pierwszy pełny spis zbiorów biblioteki, a udostępniając swoją kolekcję antycznych rzeźb, między innymi słynną Wilczyce, dał początek Muzeum Kapitolińskim. Pamiętał również o sprawach nauki, zezwalając na dokonywanie sekcji zwłok, na taką rzecz niebywałą, jak na ówczesne czasy. Oczywiście te zasługi dla rozwoju i kultury, i nauki nie zmieniły jednak bardzo krytycznej oceny pontyfikatu Sykstusa IV. Wspaniałe budowle, piękne malowidła czy bogate księgozbiory nie mogły przesłonić zeświadczenia i upadku moralnego całej praktycznie kurii rzymskiej. To tak wam uczciwie powiem. No i natomiast o samym w ogóle Sykstusie kiedyś Machiavelli napisał, że papież ten był pierwszym, który dowiódł, że wielką rozporządza władzą i ile spraw, które później okazały się błędne, można ukryć pod płaszczykiem papieskiego autorytetu.